Franz Bardon. Wtajemniczenie do hermetyzmu Droga prawdziwego adepta Czyta Jarosław z Kosela. Krok dziewiąty. Magiczne lustro jako połączenie komunikacyjne pomiędzy żyjącymi a zmarłymi ludźmi. Jeśli chcesz użyć lustra, by komunikować się z przyjacielem czy znajomym, lub nakazać komuś, by napisał do ciebie lub cię odwiedził, wykonaj następującą procedurę. Naładuj powierzchnię lustra akaszą i medytuj, że akasza jest wszędzie, pomiędzy tobą, lustrem i przyjacielem, i że nie istnieje ani czas, ani przestrzeń. Utrzymaj to uczucie w głębokiej medytacji, i równocześnie pragnij zobaczyć swojego przyjaciela w lustrze. Chwilę później zobaczysz tę osobę, jak w panoramicznym filmie, i będziesz również widział jej otoczenie oraz to, czym się obecnie zajmuje. Równocześnie będziesz czuć się tak, jakbyś osobiście stał obok niej. Jeśli otoczenie jest Ci dobrze znane, to możesz potwierdzić, czy to, co widziałeś w lustrze, jest prawdą, od razu odwiedzając to miejsce poprzez podróż mentalną. Jeśli właściwie ćwiczyłeś swoje astralne zmysły, to twoje doświadczenia, tak samo jak praca z magicznym lustrem, potwierdzą się poprzez podróż mentalną i będą odpowiadać faktom. Gdy jednak tak nie jest, Wtedy należy powtarzać ten eksperyment tak często, jak to konieczne, aż będziesz absolutnie pewien, że to, co widzisz, odpowiada rzeczywistości. Można to łatwo potwierdzić poprzez osobiste badanie. Jeśli osoba, z którą się skontaktowałeś, śpi, to w wyobraźni możesz przyciągnąć do swojego lustra ducha, który jest oczywiście ciałem mentalnym. I skondensować go swoją wolą do takiego stopnia, że wydaje się, iż ta osoba naprawdę stoi przed tobą. Gdy tylko to wykonasz, wydaj swoje rozkazy dla tej osoby. Jej podświadomość może przeciwstawiać się Twoim rozkazom i próbować je odrzucić. Aby tego uniknąć, stosuj tę samą metodę, która była opisana w rozdziale o autosugestii. Czyli musisz wydawać rozkaz zawsze w czasie teraźniejszym i w formie rozkazu. Żaden prawdziwy mag nie upadnie tak nisko, by wydawać rozkaz, który z magicznego punktu widzenia będzie powodowany wątpliwym motywem, gdyż zawsze będzie on świadom faktu, że pierwiastek akaszy srogo by go ukarał. Istnieje jeszcze inna możliwość w tym zakresie. Można nawiązać astralny kontakt z innym magiem, będącym na tym samym poziomie rozwoju. Inny mag będzie słyszał to, co powie się do lustra, a dzieląca odległość nie będzie miała żadnego znaczenia. Czasami słowa wypowiadane na odległość są tak dźwięczne, że mogą być odebrane nawet przez inną osobę będącą w pobliżu. I posiadającą odpowiednią wrażliwość. Zmarłe osoby przywoływane są do pojawienia się w lustrze w ten sam sposób, lecz musisz skoncentrować się na akaszy i wyobrażać sobie osobę, bądź intensywnie myśleć, że ta osoba powinna się pojawić. Jeśli wzywasz zmarłą osobę, która nie była ci znana, Koncentruj się na punkcie odniesienia w czasie, gdy ta osoba żyła. Następnie przywołaj imię tej osoby w akaszy, oczekując na pojawienie się jej w medytacyjnym stanie umysłu. W bardzo krótkim czasie zmarła istota pojawi się w lustrze i będziesz mógł wyrazić swoje życzenia. Na początku komunikacja ze zmarłą osobą będzie pewnego rodzaju myśleniem na głos później, jeśli będziesz sobie tego życzył, będziesz w stanie komunikować się werbalnie. Mag ma dodatkowo jeszcze jedną możliwość: może sprawić, że postać zmarłej osoby wyjdzie z lustra, a następnie może skondensować ją poprzez element ziemi do takiego stopnia, że stanie się widzialna nawet dla osoby niewyćwiczonej. Odmaga zależy jak daleko życzy sobie iść w tej specjalistycznej pracy. Można przywoływać i kondensować również inne istoty, lecz szczegóły tej problematyki będzie można odnaleźć w mojej drugiej książce praktyka magicznej ewokacji, gdyż należy stosować przy tym określone reguły postępowania. Zastosowanie magicznego lustra jako pomocy w kontaktowaniu się z mocami, istotami, etc. Metoda ta będzie opisana w szczegółach w książce Praktyka Magicznej Ewokacji. Poniższe uwagi załączone są jedynie dla zaspokojenia ciekawości. Gdy mag ładuje swoje lustro akaszą, i za pomocą wyobraźni rysuje odpowiednim elementem na jego powierzchni sybil, czyli symbol danej istoty, oraz wymawia jej imię analogicznie do uniwersalnych praw, to będzie w stanie nawiązać z nią kontakt. Daje to Magowi możliwość uzyskania od tej istoty wszystkiego w obszarze jej określonej wartości, wiedzy i mocy, jaką posiada. Oczywiście ma to zastosowanie również do wszystkich innych istot i mocy. Magiczne lustro jako środek wpływania na siebie lub innych. Każde magiczne lustro może służyć jako doskonałe narzędzie wpływania na samego siebie, zwłaszcza gdy jest naładowane kondensatorem fluidów. W tym względzie istnieje wiele zastosowań które są zbyt liczne, by je wszystkie wymienić. Tutaj podam tylko kilka praktycznych przykładów. Poprzez wyobraźnię, lub oddychanie płucami i porami, ściągaj w swoje ciało światło z uniwersalnego oceanu światła, aż poczujesz, że jasnością i gorącem przypominasz słońce. Zaimpregnuj to światło koncentracją na życzeniu, na przykład, że światło albo jego emanacja nadaje ci intuicję, inspirację lub inną pożądaną umiejętność, bądź że pozwala ci rozpoznać określoną prawdę. W wyobraźni przepuść strumień światła przez dłonie na powierzchnię lustra i kumuluj je tam, aż z Twojego ciała wyjdzie do lustra ostatnia iskra światła. Uformuj z tego światła białą promienistą sferę Słońca, które emituje niezwykle intensywne promienie. Od razu powtórz tę procedurę ładowania kilka razy pod rząd, aż będziesz pewien, że lustro zostało naładowane do takiego stopnia, że promienie emitowane z niego przenikają Twoje ciało, duszę i ducha tak intensywnie, że uwalniają pożądany wpływ. Poprzez swoją siłę woli, wyobraźni i mocne przekonanie, zwiąż to światło z powierzchnią lustra na tak długo, jak potrzebujesz, a potem rozpuść je. Musisz być całkowicie przekonany o skuteczności i wpływie światła, by żadne powątpiewające myśli nie pojawiły się w Twoim umyśle. To właśnie niewzruszalne przekonanie. Nadaje promieniom światła tej ogromnej, dynamicznej energii, która tworzy prawie fizyczny skutek. Wiele lat temu naładowałem magiczne, wklęsłe, szklane lustro do takiego stopnia, że pękło na setki małych kawałków. Po tym wydarzeniu zbudowałem dla tego celu lustro z drzewa dębu. Siądź przed lustrem i medytuj o prawdzie którą chcesz poznać bądź o problemie jaki chcesz rozwiązać jeśli po medytacji użyjesz w sobie pierwiastka akaszy lub jeśli wejdziesz w stan transu szybko osiągniesz swój cel pracując w ten sposób będziesz przyjemnie zaskoczony rezultatami a później jakiby nie był przedmiot medytacji będzie ci ciężko obejść się bez tej praktyki jeśli swoje magiczne lustro chcesz trzymać naładowane, nie może być ono widoczne dla innych ludzi. Jednym z najlepszych materiałów izolacyjnych jest jedwab. Powinieneś zatem owijać weń swoje lustro. Możesz również kierować promienie swojego magicznego lustra na łóżko i pozwolić im być aktywnymi przez całą noc by mogły wpływać na twoją podświadomość gdy śpisz aby osiągnąć cel jaki sobie postawiłeś jeśli chcesz osiągnąć jeszcze szybsze rezultaty możesz zwiększyć efekt za pomocą autosugestii oczywiste jest że w ten sposób będziesz w stanie nie tylko rozbudzić swoje rozumienie i zdolności oraz rozwijać je w większym stopniu Lecz będziesz również w stanie wpływać na swoją duszę i ducha w dowolnym kierunku. Jeśli nie potrzebujesz wpływu lustra bądź jeśli potrzebujesz innego rodzaju naładowania do innego rodzaju pracy, np. przykład emanacja kaszy, elementów czy fluidów, to poprzez wyobraźnię usuń najpierw pierwsze naładowanie w odwrotnej kolejności i rozpuść światło. Z powrotem do wszechświata. Możesz również za pomocą promieni wpływać na inne osoby, lecz wtedy musisz naładować je poprzez wyobraźnię bezpośrednio z wszechświata. Dla maga metoda ta otwiera ogromną różnorodność możliwości, z którymi może eksperymentować: np. hipnoza, stany mediumistyczne i magnetyczny sen które dla intuicyjnego maga są całkowicie zrozumiałe, a zatem odpowiednio zaaranżuje on ich praktykę. Magiczne lustro dla impregnacji pokoju oraz leczenia chorych. Podobną praktyką jest impregnacja pokoju za pomocą magicznego lustra. Naładuj swoje lustro fluidem odpowiadającym Twojemu życzeniu, takim jak światło, biomagnetyzm czy akasza i skumuluj go poprzez wyobraźnię bezpośrednio z wszechświata do takiego stopnia, że promienie rozejdą się na wskroś pokoju, który chcesz zaimpregnować. Podczas tej akumulacji ustal okres efektywności. Możesz, jeśli to konieczne, napromieniować cały pokój, w którym mieszkasz na dni czy nawet miesiące w celu osiągnięcia sukcesu, zdrowia, inspiracji, spokoju, etc. Będziesz również w stanie zwiększyć akumulację, kondensując napięcie poprzez częste powtarzanie ładowania. Oczywiste jest, że można w ten sposób wyleczyć dowolną chorobę, o ile naładuje się lustro w odpowiedni sposób. Można nawet posadzić chorą osobę naprzeciw lustra. I poczuje się ona lepiej w przeciągu kilku minut, w zależności od mocy zgromadzonej w lustrze. Magiczne lustro jako nadajnik i odbiornik. Magiczne lustro może być zastosowane dla ożywiania obrazów i przekazywania dźwięków, tak jak radiostacja, która ma nadajnik i odbiornik. Pokrótce opiszę dwie praktyki, które każdy mag może bez wysiłku wykonać, o ile ukończył wszystkie poprzednie kroki. Pierwsza praktyka opisuje wzajemną animację obrazów lub myśli pomiędzy dwoma magami o jednakowym stopniu rozwoju. Odległość pomiędzy nimi nie ma znaczenia. Może to być dziesięć, tysiąc kilometrów, czy nawet więcej. Możliwości komunikacji są wielorakie. Może ona zajść poprzez myśli, obrazy, korespondencję, słowa lub uczucia. Praktyka zawsze pozostaje ta sama i zawsze zastosowanie ma ten sam pierwiastek akasza. Opiszę teraz użycie lustra nadajnika, podczas gdy osoba, na którą wpływamy, nic o tym nie wie. Na początku zalecany jest, by mag dostosował odpowiednią procedurę wobec partnera, który osiągnął ten sam poziom rozwoju lub przynajmniej bardzo dobrze kontroluje pierwiastki kaszy. Ustal ze swoim partnerem dokładny czas nadawania i odbierania. Może się to odbywać w tym samym czasie. Zacznijmy praktykę maga, który nadaje. Przede wszystkim musi on naładować lustro akaszą i poprzez jej pierwiastek przenosi się w stan transu. Poprzez wyobraźnię eliminuje on koncepcję czasu i przestrzeni pomiędzy sobą a odbiorcą do tego stopnia, że czuje się, jakby stał obok swojego partnera. Jak wiemy z poprzednich eksperymentów, to uczucie pojawia się potem całkowicie automatycznie. Na początku przekazuj jedynie proste symbole, takie jak okrąg czy koło, z życzeniem, by odbierający partner mógł zobaczyć je w swoim lustrze. Odbierający musi przed transmisją jedynie naładować swoje lustro akaszą, wprowadzić się w stan transu za pomocą pierwiastka akaszy i koncentrować się na fakcie, że wyraźnie widzi w lustrze wszystko, co jego partner przesyła. Jeśli obaj magowie są na tym samym poziomie rozwoju, wtedy symbol czy obraz, który nadający mag wysyła w lustro, będzie widzialnie postrzegany przez odbierającego maga. Zamięcie się rolami, gdy czas nadawania i odbierania minął. Nadający mag staje się odbiorcą, a odbierający nadawcą. Zalecane jest zawsze posiadanie umiejętności zarówno nadawania, jak i odbierania. Nie powinieneś zniechęcać się początkowymi porażkami. Bądź zdeterminowany i pracowicie kontynuuj praktykę. Po kilku próbach z pewnością osiągniesz sukces. Kiedy jesteś biegły w odbieraniu prostych obrazów, można wzmocnić ćwiczenie, wybierając bardziej skomplikowane a z czasem obrazy żywych ludzi, miast i wiejskich scenerii. Jest to dokonywane w podobny sposób jak pierwsze ćwiczenia przygotowujące odnośnie wyobrażania w lustrze. Kiedy mag uzyskał niezbędne doświadczenie, może przejść do następnego ćwiczenia, czyli do transmisji myśli bez wyobrażania do przekazywania myśli, które są postrzegane jedynie przez intelekt. Kiedy nabędziesz wystarczające doświadczenie jako nadawca i odbiorca, to idź krok dalej i za pomocą wyobraźni spróbuj na lustrze napisać krótkie słowa, które odbiorca może przeczytać w swoim lustrze. Po tych słowach będą zdania i ostatecznie będziesz w stanie przekazywać Całe wiadomości tekstowe z jednego lustra do drugiego. Kiedy osiągniesz optyczną zdolność transmitowania, to przejdź do następnego kroku, do transmisji akustycznej, gdzie ty, jako mag nadający, zaczynasz, mówiąc jedno bądź dwa słowa do lustra, z życzeniem, by odbiorca mógł je usłyszeć. Następnie odbierający mag przygotowuje się, Wchodząc w stan transu poprzez pierwiastek akaszy, i czeka na dźwiękową wiadomość w ustalonym czasie. Na początku wiadomość będzie przychodziła w postaci myślenia na głos. Z ćwiczenia na ćwiczenie będzie jednak coraz bardziej wyraźna, aż będzie podobna do rozmowy przez telefon. Z czasem, po długiej praktyce, transmisja dźwiękowa będzie tak wyraźna, jak gdyby przekazywane słowa były wypowiadane bezpośrednio do ucha odbiorcy. Kiedy jesteś biegły w wysyłaniu i odbieraniu krótkich słów, możesz zacząć nadawanie i odbieranie krótkich zdań, aż przy ciągłej praktyce staniesz się wystarczająco biegły, by przekazywać i odbierać pełne wiadomości i informacje. W oriencie wielu wtajemniczonych stosuje tę metodę, by przesyłać pomiędzy sobą wiadomości. Zdolność ta nazywana jest wiadomości przez powietrze. Należy to rozumieć symbolicznie, gdyż w rzeczywistości jest to dokonywane przez pierwiastek gakaszy. Uważam, że całkowicie logicznym i niewymagającym dodatkowego wyjaśnienia jest fakt, że pomiędzy nadawcą a odbiorcą mogą być również przekazywane uczucia czy jakiegokolwiek rodzaju emocje. Kiedy mag osiągnie zdolność nadawania i odbierania od magów z tego samego poziomu rozwoju, będzie on również w stanie przechwytywać rozmowy lub transmisje obrazów, które zachodzą pomiędzy innymi magami w podobny sposób. Jak przy szerokopasmowych transmisjach radiowych. Również w magicznej terminologii określane jest to jako podsłuchiwanie. W tej części rozdziału opiszę magiczne lustro jako przekaźnik myśli, słów i obrazów do ludzi, którzy nie są magicznie wykształceni i nie mają najmniejszego pojęcia, że rzeczy mogą być w ten sposób przekazywane czy też, że można na nich w ten sposób wpływać. Wszystko, co mag musi zrobić, to wysłać w lustro naładowane akaszą swoje intencje z życzeniem, by zostały one przekazane tej konkretnej osobie. Kiedy mag wprowadzi pierwiastek akaszy pomiędzy siebie, a nieprzygotowaną osobę, wiadomość będzie przez nią przyjęta zgodnie z jej tendencjami. Jeśli jednak mag nie osiągnął poziomu biegłości wymaganego dla tej praktyki, to osoba, na którą chce wpłynąć, w momencie przekazywania wiadomości stanie się niespokojna i zacznie intensywnie myśleć o nadawcy, o magu. Z czasem osoba odbierająca wiadomość będzie postrzegała ją jako swoją własną myśl i nie będzie miała możliwości rozróżnienia, czy wiadomość została przekazana, czy też pochodzi z jej własnego wnętrza. Jeśli interesuje to maga, i jeśli specjalizuje się w tej dziedzinie transmisji, to może danej osobie zasugerować, że myśli i komunikacja pochodzą bezpośrednio od niego. Ta praktyka skutkuje albo od razu, albo w trakcie przekazu. Mag może również przeprowadzić przez lustro transmisję, która ma sukcesywny lub częściowy skutek, bądź taką, która dotrze do odbiorcy tylko wtedy, gdy jest on receptywny. Ta chwila zazwyczaj ma miejsce, gdy danej osobie nic nie przeszkadza, nie jest rozkojarzona przez zewnętrzne wpływy. Wtedy przyjmuje transmisję, na przykład zanim zapadnie w sen. Albo tuż po obudzeniu się. W tych przypadkach mag łączy myśl, życzenie, przekaz z rozkazem, że to, co zamierza przesłać danej osobie, będzie przez nią przyjęte, gdy pojawi się odpowiednia receptywność. Tak długo, jak przekaz nie jest przyjęty, jego skutek trwa i pozostaje na powierzchni lustra. Gdy tylko wiadomość zostanie wysłana, czyli lustro spełni swój cel, a myśl lub wiadomość będzie poprawnie odebrana, wtedy powierzchnia lustra ponownie staje się czysta. Mag może zajmować się swoimi obowiązkami, nie zwracając uwagi na przekaz, a lustro będzie tworzyło swój skutek automatycznie, aż wiadomość zostanie naprawdę odebrana.